Czy życzysz sobie muzykę? Nie. Czy podnieść bądź obniżyć temperaturę wewnątrz? Nie. Czy nasycić powietrze jakimś zapachem? Nie. W cenie przejazdu są rozmowy na wybrany temat. Zakresy funkcjonowania implantacyjnych, ubezpieczeń zdrowia, korzystne inwestycje, rynek nieruchomości na Grenlandii. Jak baby design stał się częścią ewolucji? Nie, dziękuję. Nie, nie. Patrz. Stoimy nad Slawem w ich starym domu. Są jakieś święta, gotujemy. Spoglądam na jego ręce i widzę, jak znikają pod strumieniem wody z kranu. Rozmywają się, rozbłyszczając, jakby były z lodu. Spójrz. Mówisz, unosząc dwa kikuty na wysokość oczu. Nie będą mi już potrzebne. Jestem. Widzę się. Nie spałaś wiele. To chyba nic dziwnego. To były wakacje. 45 lat temu przyjechaliśmy na wieś do brata matki. Robert jako starszy uczył mnie jeździć na rowerze. Mam tutaj 7 lat, a Robert 13. Wiele osób tak robi. Bierze zdjęcia. To próba zrozumienia powodów, prawda? Zawsze wydawał się taki poukładany, typowy. Co tam jest? Dziki świat. Bez ludzi. Nie możemy go zobaczyć, bo jesteśmy ludźmi. Sami się od niego oddzieliliśmy. I żeby teraz tam wrócić, musimy się zmienić. Jesteśmy więźniami samych siebie. Paradoks. Ja tego wszystkiego nie rozumiem. Jak można chcieć czegoś takiego, wbrew naturze? Masz prawo do gniewu i rozczarowania. Jestem tutaj tylko dlatego, że nikt inny z rodziny nie chciał się podjąć organizacji tego wszystkiego. Rodzice są za starzy i niewiele z tego rozumieją. Ja sama mam tu gdzieś. Przyjechałam tu dopełnić formalności. W ten sposób się bronisz? Odpieprz się. Jak człowiek może chcieć przestać być sobą? To samobójstwo. W jakim sensie dokonujecie na jego życzenie eutanazji? Ludzie Zachodu są przekonani, że dramatycznie i radykalnie różnią się od innych ludzi, od innych istot. A dlaczego mielibyśmy zakładać, że przepaść między człowiekiem a światem jest ważniejsza niż przepaść pomiędzy dwoma innymi rodzajami bytów? Dlaczego przepaść między tobą a tym modrzewiem jest filozoficznie poważniejsza niż pomiędzy tym modrzewiem a na przykład tamtym dzieciołem? Bo ja jestem człowiekiem. Czy on wciąż tu jest? Tak, jest już gotowy. Wracajmy, jest mi zimno. To ma być coś w rodzaju stypy? Stypa, wesele, jedzenie jest zawsze radosne. Proszę spróbować, może smak tu coś podpowie? Przepraszam, nigdy nie umiałam się zdecydować. A, to dotyczy tylko rzeczy nieważnych. Kiedy naprawdę czegoś chcemy, nie ma się wątpliwości. Nie muszę oczywiście dodawać, że mięso jest czyste z własnych inkubatorów. Widziałam. Dobrze pamiętam imię dawczyni tkanek? Krowa Adela? Zgadza się. Czy mogę się do ciebie przytulić? Oczywiście. Proszę, tutaj jest napiwek. Spędzaliśmy razem 2 dni, gotując i siedząc na ławce w zapuszczonym ogrodzie. Czułam, że zajmują go tylko własne myśli. Ożywiał się jedynie na widok swoich psów, bo miał 3 duże psy, wilkowate, które nie spuszczały z jego wzroku. Trudno mi było zrozumieć na pierwszy rzut oka,
co za ruch pokazywał. Myślałam, że to graficzna abstrakcja, ale kiedy podeszłam bliżej, rozpoznałam szczegóły. Zimowy pejzaż. Po rozległym polu przy lesie poruszały się małe figurki zwierząt. Sznur zwierząt wychodził poza kadr i pojawił się znowu po przeciwnej stronie ekranu. I tak w kółko. To dwie watahy wilków, które połączyły się na zimę. Zobacz, w jakim idą porządku. Wszystkie stawiają łapy w ślady Wadery, przewodniczy stada. Za nią idą te słabe. Najstarsze nadają tempu całemu stadu. Inaczej zostałyby tu i zginęły. Potem idą najsilniejsze samce. W razie gdyby skądś nastąpił atak, to wojownicy. Za nimi i tych jest najwięcej samice i młode, kobiety i dzieci. A na końcu widzisz tego samotnego wilka? Wolne elektrony. Dziwadła. Och, myślałam, że to psy. Nie da się pomylić wilka z psem. Wilki są większe i mają dłuższe nogi. Większe głowy i masywniejsze szyje. Patrz, widać to wyraźnie. Ich ogony są bardziej puszyste. A twoje psy? To wilczaki. Mieszańce. Ale to nie są wilki. Prawdziwą różnicę widać we wzroku. Psy patrzą rozumnie, pytająco, z oddaniem, a wzrok wilka jest zupełnie inny. Niezaangażowany, ale uważny. Zwierzęta są mistrzami w rozpoznawaniu intencji, wiesz? Gdybyś miała tę zdolność, wiedziałabyś, co chce zrobić i dlaczego. Zaakceptowałabyś to spokojnie, bez żadnego niepokoju. Kiedy to ma się odbyć? O świcie. Słońce wschodzi bardzo wcześnie. Chcę się tylko upewnić. To jest coś w rodzaju oddania ciała do badań, tak jak to zrobili moi rodzice, czy tak? Ciało dla nauki. On umarł. Czy my go jeszcze zobaczymy? Czy można go jeszcze jakoś, powiedzmy, uścisnąć? Mówiłam ci, że nie. Żegnaliśmy się już z nim zimą, kilka miesięcy temu. To dlaczego on znowu nas tu ściągnął? On odchodzi. A my chcemy być świadkami tego odejścia. No po co robić ten cyrk? Po co ta cała operetka? Ten tajemniczy ośrodek, który wygląda jak szpital psychiatryczny i zdaje się właśnie tym powinien być. To wielka chwila. Zaczyna się. Patrzcie. Od strony budynku Transfugium wypłynęła na jezioro tratwa. Właściwie tylko platforma. Zdalnie sterowana sunęła pewnie w kierunku drugiego brzegu, tam gdzie żaden człowiek przebić nie może. Do serca. Najpierw widać było zaledwie ruch i smugi niespokojnej wody, ale gdy niebo jeszcze pojaśniało i odbiło się w wodzie, zobaczyli go wyraźnie. Zwierzę, stojące spokojnie jak posąg z pochyloną głową. Wilk.